Siedem tutaj obecnie, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś kolejny unboxing, jeśli można to tak nazwać, bo nie będziemy wyjmować tego z kartonu. Nie jest to w paczce, jest to po prostu w torbie. Jest w torbie dlatego, że byłem po prostu w sklepie Fireworki Shop stacjonarnie, więc logiczne, że nie spakowane to zostało, tylko wrzuciłem sobie po prostu w reklamówkę. Także nie będę was tutaj dużo przeciągał. Zapraszam do sklepu Fireworki Shop. Tam z kodem PYROGANG macie 15% zniżki, więc myślę, że warto. Wleciało ogromne pokłady nowości, które zresztą tutaj dzisiaj mam i wam przedstawię. Więc myślę, że warto. Tak jak mówiłem, 15% zniżki, masa towaru nowego. Czemu by nie zrobić zakupów? Ja już wam pokazuję, co tam jest w paczce, a jeśli jesteście nowi i nie wiecie, co aktualnie dzieje się na kanale, to zapraszam was do tego materiału. Tutaj wyświetla się aktualnie w karcie. Jest tam materiał konkursowy, tam tłumaczę wszystko, co aktualnie się dzieje, czyli po prostu, że trwa konkurs oraz maraton. Maraton, w którym codziennie przez 2 tygodnie wlatują filmy o 18 i 20, czyli przez 2 tygodnie najbliższe wlatuje aż 28 filmów. I ja was już nie przedłużam, pamiętajcie, żeby brać udział w konkursie, bo można wygrać fajne rzeczy. I lecimy z torbą. Torba wygląda w taki oto sposób. Wiem, bardzo stylowa, w niedźwiedzie polarne oraz spadające gwiazdy. Czemu by nie? I już zabieram wam torbę z kadru i przedstawiam pojedyncze produkty. Zaczynamy od tego. Mamy tutaj takie cudo, taką taśmę petard. Są to petardy Bombardos, taki można powiedzieć ulepszony karabinek. Czemu by nie? Bombardos od Vulcana. Tak to wygląda. Kategoria to jest druga. 21,6 grama na takie cudo. Proszę bardzo. Odkładamy. Myślę, że to robotę zrobi. Gramatura przyzwoita, ale po prostu samo spalanie szybkie tego lądu i wybuchy będą na pewno fajne. Dalej mamy kolejne nowości od Vulcana. Kto by się spodziewał? Są to tym razem single shoty. Tak to wygląda. Są to takie jakby rakietowe single, można powiedzieć. Super Shock się nazywają. Gramatura tego to praktycznie 50 gram. Proszę bardzo, więc 50 gram na 2 sztuki, po 25, fajnie. Niby rok produkcji 2012, ale dopiero teraz to na rynku się pojawiło. Od Vulcana. Zobaczymy, przetestujemy. Będą ciekawe. To są single efektowe. Dalej mamy kolejne single od Vulcana. Tym razem te są już hukowe. Thundershock. Single hukowe, tak jak powiedziałem, 40 gram, 10 sztuk w paczce, czyli na jednego singla wypada 4 gramy mieszaniny. Proszę bardzo. Lecimy dalej. No już jak lecimy singlami, to biorę kolejne single. Kolejne single również są od Vulcana. Są to Flashing Thunder. To są również single hukowe, ale mam nadzieję, że będą miały również Titanium Salute. Tutaj mamy praktycznie 50 gram, złap ostrość, 50 gram na 6 sztuk, prawie po 8 coś grama na sztukę, więc myślę, że spoko. Kategoria druga również od Vulcana. Zobaczymy. Także to są nasze single, które mamy w nowościach. 2 razy hukowe, raz efektowe. Mam nadzieję, że będą walić fajnie. Co do hukowych, myślę, że do tych mam bardzo, bardzo wysokie oczekiwania, bo gramatura 8 gram to nie jest naprawdę mało. Mam nadzieję, że będą mocne. Plus, jak za te single? 25 gram. Może być dobrze. Zapowiada się dobrze. Dalej lecimy. Jak już Vulcan, to Vulcan. Proszę bardzo. Mamy takie race fontanny. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Takie mini, mini race. Czy tam fontanny. Tu mamy różne efekty napisane. Proszę bardzo.
CE jest 40 gram, czyli po 10 gram na sztukę takiej fontanny. Tak, to jest fontanna. Proszę bardzo. CE jest oczywiście. Klasa F2. Odkładamy. Dalej mamy to, co lubicie najbardziej, czyli petardy. Kolejne nowe petardy. Tym razem od Pyrotechnika Manna. Proszę bardzo, petardy Demon. To są petardy, no nawet nie petardy, tylko emitery dźwięku. PT Manna 1, kategoria P1 oczywiście. Wygląda to w taki oto sposób. Takie chudsze, ale dłuższe te megatreski. Wyglądają dobrze, jakość wykonania jak to włoska jest bardzo dobra. Zobaczymy jak to będzie strzelać. Tak wygląda opakowanie. W tym jest 20 sztuk emiterów. 20 sztuk emiterów po pół grama. Zobaczymy. Może okażą się bardzo fajne. Jak na razie za sam wygląd i jakość wykonania wielki, ogromny plus. Tak, dobra, jak mówiłem, że lecimy z petardami, to lecimy z petardami. Nie przerywam na coś innego, bo jeszcze inne produkty mamy. Ale dobra, lecimy. Kolejna nowość. Petardy Nitrox od Pyromaxa. 20 sztuk petard. Nowość na 2021 rok. To jest klasa F2, 20 sztuk. I to ma na sztukę, już nie pamiętam dokładnie, na całe opakowanie ma 7 gram mieszaniny na 20 sztuk. Tak, wypuściłem. Tak wygląda nitroksik. Wygląda jak takie mniejsze RC5. W sensie jakość wykonania dokładnie to samo. Proszę bardzo. Tylko nie ma gipsu, tylko jest zatyka. Taka plastikowa. Proszę bardzo, tak wygląda nitroksik. Za dużo gramatury to nie ma, ale przekonamy się jak on będzie strzelał. Poczekajcie, to ma po prostu 0,35, tak? Dobrze mówię? 0,35 razy 27, tak. Dobra, to na sztukę taka gramatura, jak mówiłem. Dalej mamy co? Mamy jeszcze jakieś petardy? Chyba tak, oczywiście. Mamy jeszcze petardy od Vulcana, również nowość, choć z tą nowością myślę, że nie będę pierwszy, bo już widziałem, że niektórzy testowali, ale jak najbardziej jest to nowość na ten rok, a mianowicie są to petardy na klasie drugiej, petardy Spanish Cracker XL od Vulcana. Mamy tutaj 3, 6, 9, 12 sztuk petard, które mają gramaturę 1,8 grama, ale są na klasie F2, na klasie drugiej, więc podejrzewam, że są to petardy czarnoprochowe, ale zobaczymy. Taka nowość od Vulcana. Kolejne petardy. Także mamy trzy nowe petardy. Mamy trzy nowe single. Mamy takie cudo. Mamy race, czy tam fontanny. Mamy jeszcze to. Ten produkt możecie kojarzyć, bo on jest do wygrania w konkursie. Między innymi, nie tylko o to się konkursujemy. Także jest to kategoria F1. Są to, myślę, że każdemu znane piszczki, ale jeśli ktoś bał się odpalać piszczków, bo zawsze na przykład one sobie skaczą i latają jak chcą, to teraz mamy na kijku, wbijacie w ziemię i nie martwicie się, że wam pisk gdzieś odleci. W takim opakowaniu jest 24 takich piszczków na patyku. Także mamy jeszcze to. To jest również nowość, ale jak powiedziałem, to leci do konkursu. Jeśli oglądaliście materiał konkursowy, na pewno wiecie, co jeszcze jest oprócz tych piszczków. A myślę, że warto wziąć udział, bo są na przykład petardy i wyrzutnie. Więc myślę, że naprawdę warto wziąć udział. Co my tu mamy jeszcze? Na przykład takie oto różdżki Harry'ego Pottera, Magic Sticks, 10 plus 1. Są to nowe różdżki. Są to różdżki od SR Pyro, z tego co pamiętam. Poczekajcie. Czytam. Tak, od SR Pyro. Także mamy coś nowego. Coś, czego jeszcze nikt nie testował. Zobaczymy.
A jak to się dokładnie nazywa, nie wiem, ale u góry mają logo Power Rangers. Bo tak. Także nowe różdżki. Pewnie jakiegoś wielkiego szału nie będą robić, ale są nowe, więc czemu by nie przetestować nowości? No i mamy ostatni produkt, który był w tej torbie, a mianowicie kolejna nowość od Vulkana. Było wiele podobnych takich produktów, ale akurat nie od nich. Także mamy fontannę, dużą fontannę, popcorn. Proszę bardzo, Vulkan. Jakość wykonania świetna. Tu nie mogę powiedzieć nic złego. I ta fontanna ma 136 gram nektaru. Proszę bardzo. 136. Tak wygląda fontanna. Także to jest cały skład Piro, który wyrywałem z Fajerwerki Shop. To wszystko to są nowości, a nie wziąłem jeszcze wszystkich nowości, bo naprawdę wleciało tego masakrycznie dużo i w następnym tygodniu wlatuje jeszcze więcej, tym razem nowości od Klaska, więc myślę, że jest na co czekać, bo między innymi wychodzą nowe Dumbumy na przykład. Więc myślę, że warto wpaść do sklepu. Pamiętajcie, 15% zniżki na hasło Pyrogang, na kod Pyrogang w sklepie Fajerwerki Shop. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych materiałach, a pamiętajcie, że w momencie aktualnym trwa maraton i materiały są 2 razy dziennie przez 2 tygodnie. Tak będziemy się bawić. 28 materiałów w 14 dni. Myślę, że będzie co oglądać. Wpadajcie, jak oglądacie to, to wpadajcie jeszcze o 20, wtedy wleci jeszcze jeden materiał dziś. Trzymajcie się, cześć.